Joasiu, jesteś autorką rozdziału Tendencja aktualizacyjna w praktyce terapeutycznej. Może powiemy najpierw, czym ta tendencja aktualizacyjna jest? Właściwie we wszystkich chyba nurtach psychoterapii humanistycznej ta idea, że istnieje w każdej żywej istocie taka siła, która pcha do rozwoju, istnieje rzeczywiście. Właściwie wszyscy autorzy o niej mówią. I to, czym ona właściwie jest, jest, jak rozumiem, taką siłą, która odpowiada za to, żeby organizm przetrwał, rozwijał się i poszerzał obszar swojego działania i funkcjonowania. To jest jak najbardziej zdrowa i dobra tendencja, prawda? Tak, aczkolwiek nie ma ona takiego, jakby trudno powiedzieć, że ona ma taką... że ona ma jakiś taki moralny wymiar, bo jednak tendencja aktualizacyjna jest trochę, działa trochę jak woda, która u źródła się zaczyna i uparcie do ujścia dąży i wybiera po drodze wszystko, co jest dla niej dostępne, żeby przesunąć, żeby przepłynąć dalej. Co oznacza niestety, że w takich obszarach traum u naszych klientów i u nas oczywiście także, takie najzdrowsze, najbardziej satysfakcjonujące sposoby na przetrwanie, na rozwój i na ekspansję są zablokowane. I wtedy ta woda, ta tendencja płynie zupełnie innymi ścieżkami, które my czasami identyfikujemy właśnie w objawach. A czy to nie jest trochę tak, że po lekturze Twojego rozdziału, jeśli odbiorcą będzie terapeuta oczywiście, może poczuć trochę ulgę, że jednak pacjent ma w sobie gdzieś wpisaną tą tendencję do rozwoju i może czasami można mu zaufać w tej jego właśnie ścieżce? Trudno mi sobie wyobrazić, jak mogłabym pracować, gdybym nie ufała w istnienie tej tendencji aktualizacyjnej, bo jeśli ona rzeczywiście jest, jeśli naprzeciwko mnie siada człowiek, który jakby no, zmierza do rozwoju i do jakby zmiany w kierunku satysfakcjonującego życia, zresztą myślę, że tendencja aktualizacyjna przyprowadza ludzi do gabinetu terapeutycznego, jak bym działa. Jeśli ona jest, to jakby ja nie muszę wiele robić. Moja robota jako terapeuty właściwie wtedy głównie polega na tym, żeby tworzyć warunki do tego, żeby różne traumatyczne, blokujące doświadczenia się przetwarzały, po to, żeby ta woda mogła najgłębszym, najprostszym, ta woda tendencji aktualizacyjnej, jeśli tak to nazwiemy, szła najprostszym, najkrótszym, takim optymalną ścieżką czy szlakiem. Żeby te tamy znikały. Tak. Czy mogłabyś jeszcze na koniec powiedzieć, co było dla Ciebie największym zaskoczeniem podczas pisania swojego rozdziału? Podczas pisania to może szkoda czasu, natomiast myślę sobie, że podczas przygotowywania się do pisania tego rozdziału, bo to był długi proces, no to jakby takim chyba najlepszym, czy najbardziej interesującym, jeśli nie jakimś kamieniem milowym w ogóle w takim moim myśleniu o tym, jak funkcjonuje człowiek, była ta rogersowska czy rogeriańska idea procesu oceny organizmicznej, jak to tak się na język polski by przełożyło, czyli takiego mechanizmu w każdym człowieku, który polega na tym, że w dowolnym momencie, wobec dowolnej sytuacji ufamy, że uruchamiają się, czy wchodzą w kontakt wszystkie dane dotyczące tu i teraz, stanu organizmu, warunków zewnętrznych, przeszłości, planów na przyszłość. I w oparciu o te dane, które w danym momencie, w danej sytuacji są w kontakcie, organizm wyprodukowuje optymalne rozwiązanie. Co by znaczyło, że w jakimś sensie człowiek jest bez winy. Jeśli by tak popatrzeć na to, to my jako terapeuci mamy naprzeciwko siebie klienta, który podjął pewne decyzje, zachowuje się w taki, a nie inny sposób, przeżywa pewne rzeczy w taki, a nie inny sposób, bo to ma sens w jego doświadczeniu w bieżącym momencie. To mnie zwalnia, a nawet zabrania mi właśnie, czy odbiera prawo do oceny, to mi umożliwia bycie w kontakcie naprawdę w postawie bezwarunkowej akceptacji. Czy na Ciebie jako na terapeutę to wpłynęło jakoś, ta wiedza? Tak, właśnie w taki sposób. Ja bym powiedziała, że rozumienie, jak działa tendencja aktualizacyjna i wiara, że ona jest, umożliwia bezwarunkową akceptację.
Okej, bardzo, bardzo Ci dziękuję.